Jeżeli tu was nie chwyci za serca, to wy chyba nie macie po prostu serc. Cześć wszystkim, jestem Maja, witam was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale, chociaż dzisiaj, jak widzicie, będziemy nagrywać vloga, bo przyjechałam kilka dni temu do mojej mamy. Tutaj macie wstawkę z mojej podróży w pociągu. No i dzisiaj mamy taki trochę luźniejszy dzień, w którym sobie trochę poczytam i pojedziemy, myślę, na jakieś zakupy, bo ja potrzebuję kupić krótkie spodenki. To jest mój plan na życie, nie potrafię kupić sobie krótkich spodenek. Jeżeli ktoś z was również cierpi na ten problem, to piszcie w komentarzu. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, co jest wam najtrudniej kupować, bo mi chyba zdecydowanie krótkie spodenki. W międzyczasie pokażę wam jeszcze winiorka, który sobie ślicznie śpi. A jeżeli chodzi o książkę, którą będę dzisiaj czytać, to szczerze mówiąc nie mam planu, przeczytam tą książkę, która do mnie przyszła, która jest w tej oto paczce, więc zróbmy unboxing i przekonajmy się. W środku znalazłam książkę Adam Agaty Czykierdy-Grabowskiej, jak już wiecie, ja kiedyś czytałam książkę tej autorki i zrobiłam nawet o niej filmik na kanale, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to wam się pokazuje tu u góry. No i zobaczymy, co się będzie działo. I jak widzimy, to jest egzemplarz recenzencki, a premiera książki odbędzie się 18 lipca. Updateuję, że przez drogę udało mi się przeczytać 33 strony tejże książki, czyli Adama. Więc książka opowiada o 16-letniej dziewczynie, która przynajmniej zaczyna się w momencie, kiedy dziewczyna ma 16 lat, tytułowy Adam 17. Jej rodzice prowadzą taki dom opieki, no i Adam trafia tam pewnego dnia. Okazuje się, że był maltretowany w domu i ogólnie ma bardzo smutną przeszłość, smutną historię. I przez te pierwsze 33 strony wydarzyło się tyle smutnych rzeczy i zostało opisane tyle smutnych historii, że chce mi się płakać. Ale ogólnie chciałabym jeszcze tylko tak szybko dodać, że książka czyta się naprawdę dobrze. Ja kiedyś czytałam książkę tej autorki. Natomiast styl w tej powieści jest tak lekki, tak przyjemny, tak obrazowy, że aż czytam się to z po prostu wielką, wielką, wielką radością. Dobra, moi drodzy, wróciłam i zrobiłam trochę zakupów, więc myślę, że zrobimy szybki try-on haul. Bo wiem, że ostatnio pokazywałam wam te ubrania tylko tak na podłodze, to część z was po prostu się zastanawiała, jak to wygląda na mnie, więc no, przymierzmy to wszystko. Ale jeszcze może zanim przejdziemy do ubrań, to pokażę wam case'a, którego kupiłam, bo ten ostatni się zniszczył. Jest praktycznie identyczny, on jest z Bershki, cześć Vincent. Tylko, że jest taki, no. I też ładnie wygląda z tym telefonem, więc się cieszę. Więc pierwszą rzeczą, którą kupiłam, są takie krótkie spodenki. To nie jest granatowe ani niebieskie, to jest coś pomiędzy granatowym i niebieskim, z takimi białymi lampasami. Żałuję, że nie było jeden rozmiar mniejszych tych spodni, ale no, niestety. Kupiłam je w CA, nie były jakieś mega drogie, są naprawdę z bardzo przyjemnego materiału na lato, mają kieszenie, co plus. I były też w takim zielonym kolorze i powiem wam, że rozważam, czy nie wrócić się po nie, w sensie, czy nie kupić jeszcze tych zielonych, bo mają po prostu idealną długość, w sensie nie są na tyle krótkie, że jak się schylę, to widać mi pupę, a ja tego nienawidzę. Kolejnymi rzeczami, które udało mi się kupić, jest bluzka, którą miałam przed chwilą, identyczna, tylko że w paski. Mam jeszcze w kolorze zielonym i te bluzki naprawdę są rewelacyjne, one są ze Stradivariusa. I dalej kupiłam, moi drodzy, spodnie, czarne spodnie z dziurami. Teraz wszyscy moi znajomi nie uwierzą, że jak mogłam kupić spodnie z dziurami. Kupiłam czarnych jeansów i o dziwo, moi drodzy, one nie odstają jakoś bardzo, znaczy to jestem najedzona, więc, ale nie odstają jakoś bardzo, bardzo mocno. To jest po prostu niesamowite, bo jednak większość spodni tutaj na mnie odstaje i bez paska nie da się. Są naprawdę spoko i te spodnie, moi drodzy, są z Reserved. I jeżeli chodzi o kolejne ubranie, to jest najzwyklejsza czerwona koszulka z H&M-u. Brakowało mi czerwonej koszulki w szafie, więc zakupiłam. I kupiłam takie spodnie w Stradivariusie, granatowe z czerwonymi lampasami, spoko się zgrywają z tą koszulką. Mam wrażenie teraz, w tym momencie, że kupiłam chyba za duży rozmiar, w sensie, bo to jest S-ka, nie wiem, czy nie powinna mieć XS-ki. One mają takie czerwone paski, więc naprawdę fajnie zgrywają się z na przykład tą koszulką. I kupiłam jeszcze jedną rzecz, moi drodzy, w Stradivariusie również. I tą ostatnią rzeczą jest taki oto płaszcz. On się prezentuje w ten sposób. I co? No, podoba mi się. Fajny. Fajny płaszcz.
Co myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, moi drodzy, ja przebrałam się kolejny raz tego dnia. Zaraz skoczę biegać, a potem mama mówi, że oglądamy najnowszy odcinek opowieści podręcznej, ale też będę czytała tę książkę. I pozdrawiam wszystkich moich znajomych Adamów. Mam nadzieję, że ta powieść nie jest o was, w sensie, bo ona jest naprawdę smutna. Ale jak tylko wrzuciłam ją dzisiaj na story, to dostałam info od Łap Chwilę, bardzo serdecznie pozdrawiam, że ta książka jest genialna i mam ją czytać, więc nie mogę się doczekać, aż się za nią ponownie zabiorę, w sensie, aż ją po prostu dokończę. No, witam was wszystkich bardzo serdecznie kolejnego dnia, moi drodzy. Zrobimy najpierw update czytelniczy. Przeczytałam tyle, dokładnie tyle. Wczoraj w nocy skończyłam na 229 stronie. Zostało mi jakieś 220 stron do końca. Dobra, więc jak widzieliście, postanowiłam sobie trochę poczytać na zewnątrz. Idzie jakiś człowiek. I w tych przepięknych okolicznościach przyrody udało mi się skończyć książkę, więc bardzo się cieszę. Wracam z domu i wam trochę o niej opowiem, ponieważ tutaj kręci się za dużo osób i nagrywa się zdecydowanie dziwnie. W sensie, co chwilę ktoś przechodzi. Kiedy nagrywam ten film, jest godzina... Nie wiem, czy to widzicie, 21:30, dokładnie 29. I przyznam szczerze, że w pewnym momencie pomyślałam, że może jednak lepiej, żebym powiedziała wam o tej książce jutro, bo już się zrobiło trochę późno. Ale no to jest książka, o której ja muszę powiedzieć zaraz po przeczytaniu, bo wzbudziła ona we mnie tyle emocji, że jestem w szoku. I powiem wam, że byłam na tyle w szoku właśnie przez to, co ta książka ze mną zrobiła, że zrobiłam coś, czego zazwyczaj nie robię. Czyli weszłam na opinie ludzi o tej książce i kiedy zobaczyłam, że są same dziewiątki i dziesiątki, jeżeli chodzi o cenę tej książki, to z jednej strony trochę się zaskoczyłam, ale z drugiej strony dochodzę do wniosku, że to jest naprawdę zasłużone, jeżeli chodzi o Adama. W tym momencie chcę powiedzieć, że po pierwsze, to jest najlepsza książka tej autorki, jaką czytałam. Okazuje się, że ja czytałam dwie książki Agaty Czykiety-Grabowskiej, ponieważ czytałam Jak powietrze, o którym zrobiłam filmik, oraz inną jej książkę z bardzo podobną okładką do Jak powietrze, tylko taką, gdzie główną bohaterką jest Majka, i dlatego ja pamiętam, że czytałam tę książkę. I pamiętam, że kiedy czytałam tam te książki, to co jakiś czas miałam jakieś tam małe zarzuty, a tutaj dosłownie od początku do końca nie miałam ani jednego momentu, w którym uznałabym, że w tej książce jest coś po prostu nie tak. Ona jest tak niewiarygodnie dobrym new adult. Jeżeli szukacie coś z tego gatunku, to ja wam serdecznie tę książkę polecam. I moim zdaniem tak, to jest najlepsze polskie new adult, jakie dotychczas czytałam. Mimo że dotychczas przeczytałam naprawdę kilka bardzo, bardzo, bardzo dobrych książek new adult polskich autorek, które są po prostu, no takie miód, cud, rewelka, to ta książka wstrząsnęła mną najbardziej. I prawda jest taka, że ja skończyłam tę książkę czytać, kiedy byłam poza domem, i wtedy za wszelką cenę próbowałam nie płakać. I kiedy wróciłam do domu, no pękłam, dosłownie pękłam. I dlatego ten film nagrywam dopiero w tym momencie, bo miałam tu takie, wiecie, spłakane i musiałam to wszystko poprawić. Zresztą chyba widzicie, że znowu mam inną pomadkę, bo po prostu musiałam się jakoś ogarnąć i zebrać po tym wszystkim. W ogóle Martyna Senator, widzę, że ma blerba na tyle okładki, a jej książki, jak wiecie, po prostu kocham, uwielbiam, ubóstwiam, i niedługo w ogóle będzie film o jednej z jej książek. Jak wam o tej książce opowiedzieć? Dobra, takie największe ogóły. Więc jak mówiłam, to jest książka, w której tytułowy Adam w wieku 17 lat trafia do rodziny zastępczej, do rodziny, która będzie się nim opiekowała do momentu, aż ukończy 18 lat, a potem oczywiście będzie zdany na siebie. Z tego względu, że miał naprawdę dramatyczną sytuację rodzinną, w którą zamieszana była jego mama oraz jego ojczym, chłopak trafił do rodziny tymczasowej, która składała się z naszej głównej bohaterki, która jest narratorką tej książki pierwszoosobową, oraz jej rodziców. Dziewczyna jest jedynaczką z tego względu, że przy porodzie po prostu były powikłania i jej mamie została wycięta macica. Przez to mamy kolejny bardzo smutny wątek, który się tutaj rodzi. Wątek braku matczynej miłości, miłości matki do dziecka. Ale nie o tym w tym momencie chciałabym powiedzieć. Chciałabym zaznaczyć jedną bardzo istotną rzecz. W tej książce ani razu nie pada imię naszej głównej bohaterki, ani razu nie pada imię narratorki. I to jest zabieg naprawdę niesamowity. W sensie, ja na początku myślałam przez pierwsze kilkadziesiąt stron, że
Albo ja czegoś nie wyłapałam, a chociaż to było niemożliwe, bo czytałam tę książkę naprawdę z wielkim, wielkim zaangażowaniem, albo po prostu to imię jeszcze nie padło, ale ono zaraz będzie. Książkę przeczytałam, imienia jak nie było, tak nie ma. I w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, skąd taki pomysł, dlaczego taki zabieg. I powiem wam, że moim zdaniem to jest po to, abyśmy my jak najbardziej, szczególnie jeżeli chodzi o czytelniczki, o nas dziewczyny, mogły się utożsamić z bohaterką. I ja się z nią utożsamiam bardzo mocno, szczególnie, że ona ma zielone oczy, tak jak ja, więc... I to zdecydowanie jest niezwykłe, jeżeli chodzi o tę powieść. Przyznam szczerze, że ja nie pamiętam w swoim życiu żadnej powieści, w której nie poznałam imienia głównej bohaterki bądź głównego bohatera. Jeżeli wy z czymś takim mieliście do czynienia, to dajcie mi znać w komentarzu, no bo zabieg dla mnie naprawdę niesamowity. To jest książka, która głównie opiera się na romansie. Romans rozpoczyna się w momencie, w którym właśnie Adam poznaje główną bohaterkę, której imienia nie znamy, czyli w momencie, w którym on trafia do tej rodziny tymczasowej. No i ciągnie się przez kolejny naprawdę długi okres. Natomiast poza tym wątkiem romantycznym mamy niesamowicie dobrze nakreślone podłoże psychologiczne, rozpisane je w taki sposób, że jeżeli to was nie chwyci za serca, to wy chyba nie macie po prostu serc. No to jest po prostu piękne, to jest coś, co wyciska łzy. Mamy tutaj takie wątki jak ta smutna przeszłość, te wszystkie dzieci, które trafiały do rodziny tymczasowej, które miały naprawdę smutne historie i ten brak miłości ze strony matki do swojego dziecka, ale też książkę ubogaca wątek kryminalny. W pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że no nie mogę wam spoilować, ale z jednej strony płakałam, z jednej strony było mi trochę przykro, ale też z drugiej byłam w stanie po prostu zrozumieć motywację. No nie mogę wam teraz nic zdradzać, ale ta książka jest po prostu rewelacyjna. Mamy w niej piękną miłość, którą poznajemy od momentu, w którym bohaterowie po prostu są dla siebie obcy. Potem wiecie, zaczynają się przyjaźnić, to wszystko płynie tak powoli, ale jednocześnie pięknie, epicko. To jest taka cudowna historia miłosna. Mamy bohaterkę, która ma naprawdę bardzo dobre serce, która potrafi kochać, która mimo, że wychowała się w takiej, a nie innej rodzinie z takimi, a nie innymi problemami, potrafiła zostać w tym wszystkim naprawdę dobrym człowiekiem i no, główną bohaterkę uwielbiam, naprawdę jest przecudowną osobą. Adama uwielbiam, mimo tych wszystkich rzeczy, które niby powinny od niego odtrącać. On jest cudownym, naprawdę wielowymiarowym bohaterem, którego zdecydowanie pokochać, jeżeli tylko przeczytacie tę książkę. To jest zdecydowanie miłość, której ja bardzo mocno kibicuję. Te wszystkie wątki psychologiczne są po prostu cudowne. Całe spektrum historii z przeszłości, które się tutaj przewijają. No, ja po prostu nie mam słów. Autorka tak cudownie opisuje emocje. Język tej książki jest po prostu przepiękny. Jeżeli lubicie zaznaczać fragmenty, to będziecie tutaj je zaznaczać jak szaleni. Naprawdę jestem w szoku, bo ja pamiętam poprzednie książki tej autorki. I kurde, to jest tak dobre, to jest tak rewelacyjna powieść. Naprawdę to jest coś, co gdybyście podpisali jakimś zagranicznym wielkim nazwiskiem, ja bym przeczytała i uznała, że no tak, no bo to jest cudowne, bo to jest taka dobra autorka, to jest książka, która wiadomo, że będzie trzymała poziom. No to jest ponad poziomem większości polskiego New Adult i dzięki tej książce Agata Czikierta-Grabowska jest oficjalnie jedną z dwóch moich ulubionych polskich autorek książek New Adult, zaraz obok Martyny Senator. Moi drodzy, ja jestem po prostu w wielkim szoku, jak bardzo dużo jest w tej książce cudowności, tych emocji, tego wszystkiego, co będzie wyciskało wasze łzy. Jeżeli szukacie książki, która naprawdę was poruszy, która jest po prostu rewelacyjnie opisana, opowiedziana, no, ja polecam. I dzięki wydawnictwu Znak, a ściślej OMG Books, mam dla was konkurs, w którym Adama możecie zgarnąć. Jak widzicie po okładce tej książki, premiera 18 lipca, zdecydowanie zainteresujcie się powieścią. I myślę, że w ramach konkursu fajnie będzie, jeżeli wytypujecie imię dla głównej bohaterki. Po prostu dajcie mi znać, jakie imię waszym zdaniem powinna mieć bohaterka o naprawdę przepięknym, dobrym sercu, która potrafi kochać, która ma w sobie bardzo dużo emocji i uargumentujcie to jednym zdaniem. Wszystkie dodatkowe informacje o konkursie oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Ja w tym momencie chciałabym tylko powiedzieć, że no, najlepsze polskie New Adult na chwilę obecną dla mnie. Bardzo się cieszę, że mogłam to przeczytać. Cudowna, rewelacyjna książka. Zdecydowanie od tego momentu będę sięgała po wszystkie książki tej autorki. Jeżeli będą one tak dobre jak ta, to zwariuję ze szczęścia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tej książki, to oczywiście zapraszam was do komentarzy. I bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Cieszę się, że podobają wam się te filmy vlogowo-książkowe, bo bardzo przyjemnie się je nagrywa. I moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym. Pa!